Źródła. Galeria Sztuki Starożytnej, która znajduje się na pierwszym piętrze w Arsenale Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Możemy tutaj zobaczyć kolebkę kultury. Jedną z atrakcji Muzeum Narodowego w Krakowie jest stała galeria Źródła, Galeria Sztuki Starożytnej. To jest de facto nowa odsłona wystawy, która istniała tam do roku 2016. Ekspozycja obejmuje do pewnego stopnia kompletny przegląd najważniejszych kultur świata starożytnego, przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, włącznie z Bliskim Wschodem oraz basenem Morza Czarnego, a więc kolejną w tym układzie właśnie chronologicznym, o którym wspominałem, począwszy od zabytku sztuki egipskiej, przez sztukę etruską, kolonii greckich w Italii, sztukę rzymską, starożytnego Rzymu, także chrześcijańskiego, czyli sztukę wczesnochrześcijańską. Następnie, co jest można powiedzieć pewną ciekawostką, bo tego typu elementy nie zawsze się znajdują w galeriach sztuki starożytnej, także sztukę bliskowschodnią, sztukę Cypru, sztukę Palestyny oraz sztukę punicką, czyli sztukę Kartaginy. Miło nam zaprosić wszystkich Państwa na Festiwal Muzyki Filmowej, który w tym roku potrwa wyjątkowo długo. Rozpoczynamy bowiem już pod koniec maja spotkaniami online z wybitnymi twórcami muzyki filmowej. Zaprosimy też na wyjątkowy koncert zarejestrowany w kopalni soli w Wieliczce, Cinema Corales. To, co natomiast najbardziej powinno ucieszyć miłośników FMF, to to, że spotkamy się na żywo. Spotkamy się w ostatni weekend sierpnia w Parku Jordana. Spotkamy się z wyjątkowym repertuarem serialowym muzyki, która towarzyszyła tym wszystkim filmom, które oglądaliśmy w pandemii. Euforia, Wiedźmin, Gambit Królowej, światowa premiera muzyki do Watachy pod batutą Trevora Morrisa, światowa premiera muzyki do Króla, superprodukcji Canal+, ale także The Crown, jedno z najbardziej popularnych produkcji Netflixa ostatnich lat, a także z Królowa Wiktoria. W pięknej zielonej przestrzeni Parku Jordana zapraszamy także rodziny z dziećmi, kultowa kreskówka Agi Bagi z muzyką na żywo. Lata temu stworzyli i zbudowali Baśkę. Dzisiaj mają dla Was kolejne dwa projekty, a kto? Oczywiście AGH Solar Boat Team. A co przygotowali? Sprawdźcie! Real Time Online Batymetry USB Robot. Jest to jednostka autonomiczna skonstruowana specjalnie do pomiarów batymetrycznych, czyli badania głębokości wód, a także ich stanu. Głównie chcemy badać polskie jeziora i rzeki. Celka jako następczyni Baśki, można powiedzieć, jest udoskonaloną jej wersją, dużo bardziej dopracowaną przez te kilka lat, które jeszcze mieliśmy i zbieraliśmy doświadczenie. Podstawowa sprawa, dzięki której celka wierzymy, że jest lepsza, to to, że jest odchudzona o jakieś 30 kg. Obecnie waży około 110. Na to składa się wysiłek praktycznie wszystkich sekcji, zarówno sama struktura kompozytowa, która została teraz mocno odchudzona i zoptymalizowana poprzez symulację. Sam fakt, że teraz zastosowaliśmy konstrukcję monokoku, czyli pokład na stałe jest sklejony z kadłubem i jest to struktura, która razem płacuje, dzięki temu jest dużo bardziej wytrzymała przy niskiej masie. Dalej napęd, tak samo udało nam się zredukować masę o prawie połowę, można powiedzieć, dzięki temu, że też zoptymalizowaliśmy wszystkie komponenty. Udało nam się też wprowadzić napęd dual prop, czyli mamy dwie przeciwbieżne śruby, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyższe prędkości na nich samych osiągać. Większą sprawność mamy naszego napędu. Cały napęd, można powiedzieć, poza nawet tymi śrubami, jest naszą autorskim projektem, więc wszystko sobie dostosowaliśmy. Nie ma komercyjnych rozwiązań, które posiadałyby jakieś niepotrzebne dla nas elementy. Wszystko jest po prostu zaprojektowane tak, żeby ta łódź była najlepsza w swojej klasie. Filmowego maja ciąg dalszy.
Tym razem zapraszamy Was na 61. edycję Krakowskiego Festiwalu Filmowego. KFF to jedno z najstarszych i najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym i krótkometrażowym fabułom. W tym roku w programie znalazło się 170 filmów z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich, a festiwal odbędzie się równolegle w kinach i w internecie. Start już 30 maja. A teraz najlepsze życzenia dla wszystkich mam z okazji ich święta. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, radości, zdrowia, szczęścia, miłości i tyle. Dużo szczęścia, miłości dla wszystkich mam. Dużo radości. Dużo szczęścia i pomyślności. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam! Szukacie pomysłu na weekendowy wypad? Dziś w ciekawym miejscu zabieramy Was do Doliny Będkowskiej, która znajduje się nieopodal naszego miasta, a można tu się poczuć naprawdę jak na łonie przyrody. Przypominamy, że możecie tutaj w weekend dojechać komunikacją miejską.